Tech Express. Stosunkowo niecodzienny przegląd technologicznych newsów. YouTube przechodzi do kolejnej fazy testów nowego interfejsu. Interfejsu, który był bardzo mocno skrytykowany przez użytkowników YouTube'a. Interfejsu, który jest dość kontrowersyjny. Jednakże, ze względu być może na negatywne opinie dotyczące poprzedniej wersji interfejsu, w tym momencie może doczekamy się pewnych zmian właśnie w tym samym interfejsie i może YouTube poprawi sam ten interfejs, bardziej dostosuje je do potrzeb użytkowników. Jednakże w dalszym ciągu YouTube nie do końca porzucił planu zmiany interfejsu, co może nie spodobać się wielu użytkownikom. Co jakiś czas na świecie pojawiają się plotki na temat tego, że ktoś miałby wykupić giganta branży gier, czyli Valve. Valve, który ma pod sobą kilka marek, ma pod sobą przede wszystkim sklep Steam. Co jakiś czas się pojawiają tego typu plotki. Tym razem pojawiła się plotka, że jakoby to Microsoft miał przejąć właśnie Valve. Teoretycznie wydaje się to kompletnie bez sensu, zwłaszcza z punktu widzenia Valve, który jest gigantyczną firmą, który, no można powiedzieć, na brak pieniędzy nie może narzekać. Natomiast czy do końca nie jest to realne? Zwróćmy uwagę na to, że niedawno szef Microsoftu, właściwie szef Xboxa, mówił w wywiadach, że chciałby zobaczyć na konsolach Xbox sklep Steam. Czyżby to miało związek właśnie z tym, że Microsoft planuje wykupić Valve? Oczywiście to, czy Valve się zgodzi na sprzedaż, to jest już inna kwestia, ale czy nie jest to przypadkiem mówiące, że okej, może Microsoft faktycznie szykuje się na przejęcie Valve? Niedawno temu mówiłem wam na podcaście o firmie Humane. Firmie Humane, która stworzyła urządzenie, które nazywało się AI Pin. Urządzenie, które zostało bardzo mocno skrytykowane przez jednego z największych YouTuberów w branży technologicznej i praktycznie zakopało firmę. I była tam dyskusja na temat tego, czy powinien to zrobić, czy nie powinien tego zrobić. Ogólnie była całkiem duża aferka w kwestii tej recenzji tego właśnie AI Pin. AI Pin to miał być taki, powiedzmy to, malutki przypiany gdzieś Google Assistant, tylko że bardziej związany z AI i miał, powiedzmy to, służyć do podobnych kwestii jak, powiedzmy, ten Google Assistant. Ale wszystko wskazuje na to, że faktycznie YouTuberowi udało się pogrążyć firmę, ponieważ no niestety wygląda na to, że firma próbuje się sprzedać. Próbuje się sprzedać i to za dość spore kwoty, co troszeczkę zaskakuje, biorąc pod uwagę, że no nie ma zbyt dobrej pozycji na rynku. Kwoty, które chciałaby firma uzyskać ze sprzedaży właśnie samej siebie, to jest między 750 milionów dolarów a 1 miliard dolarów. Elona Muska chyba ostatnio całkowicie odpaliło. Całkowicie go odpaliło, ponieważ stwierdził on, że chce mieć 25% własnej firmy. Mówię tutaj o Tesli. Ale to też nie do końca tak jest, ponieważ on jest w pewnym stopniu akcjonariuszem Tesli w tym momencie już tylko. Oczywiście jest twórcą, jest twarzą Tesli i tak dalej, ale w dalszym ciągu jest tylko akcjonariuszem. Oczywiście Tesla to jest spółka, gdzie bardzo dużą część udziałów mają po prostu rozrzucone są pomiędzy różne podmioty. A Musk w tym momencie posiada 13% firmy. Ale posiada 13% firmy i oprócz tego też posiada kolejne tam oddziały, odnogi swoich firm, między innymi takie, które pracują nad sztuczną inteligencją. I zagroził tak naprawdę zarządowi, że jeżeli nie uzyska 25% akcji w Tesli, to całe AI, na którym on pracuje, sama firma Tesla nie będzie miała do tego dostępu. AI, jeżeli chodzi o Tesla, jest bardzo istotne, ponieważ większość tych wszystkich algorytmów, które pracują w samochodach, Tesli z tymi automatycznymi pilotami, właśnie bazują na sztucznej inteligencji. Wobec tego nie zdziwiłbym się, gdyby zarząd się nieco wystraszył i faktycznie dał Elonowi Muskowi te 25% udziałów. Ponadto żąda on też przeniesienia firmy do Teksasu, tam też rozchodzi się o różne kwestie związane z jakimiś tam sprawami prawnymi i z sprawami sądowymi. Natomiast niestety, albo niestety, ma też kontrkonkurencję, że tak powiem, ponieważ kilka firm, powiedzmy to z branży świadczeń emerytalnych w Stanach Zjednoczonych, wystosowało pismo do zarządu Tesli, aby nie zgodziło się na warunki Elona Muska. Ciekawe jestem, jak sprawa się rozwiąże. Dajcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie.